Jestem C. Czekaj, ja tutaj... Siemano, gościu. Siemano, daj mi chwilkę, tylko włączę ten recording. Jesteśmy. Dobra. Dobra. Cześć. Siema, Kuba. Spotkanie po latach. Spotkanie po latach. Ja mam przygotowaną tutaj taką listę pytań. Tych pytań jest łącznie 9, więc będziemy sobie nimi powolutku lecieć. Ale na początku, jak zaczynamy sobie grę, umówiliśmy się, że powiemy najpierw dwa słowa o sobie, może skąd się znamy i też dlaczego w ogóle to robimy i po co. Jasne. Jasne. No zacznijmy. Czyli co, dla osób z zewnątrz, nie znających nas, graliśmy razem w kosza na WF-ie kawał czasu. Jakby zajawki, myślę, że nawet zajawka muzyczna i sportowa nas gdzieś tam połączyły, nie? Wcześniej ty się rapami interesowałeś, ja robiłem bity. I to też jakby taki drugi element tego, który nas tam razem jakby zabliźnił tą przyjaźń, nie? Od tego czasu taki sporadyczny kontakt raczej mieliśmy, nie? I w momencie, kiedy ja zauważyłem, że u ciebie coś się dzieje właśnie, że cały czas gdzieś tam śledziłem twoje ruchy na social media, na Instagramie, na fejsie, wiedziałem, że też jesteś mocno zaangażowany w przygotowanie fizyczne w sporcie. Ja też się tam interesowałem mocno tym tematem. I tematami tak jakby też dookoła nich, czyli ogólnie związane ze zdrowiem, związane z taką optymalizacją wyników sportowych, z optymalizacją maksymalnego jakby poziomu utrzymania zdrowia i rozwoju świadomości i tak dalej. I myślę, że tematy te się przeplatają bardzo mocno. I stary, no co, odezwaliśmy się po jakimś czasie i zaczęliśmy łapać znowu wspólną zajawę i też na muzę, prawda, i na rzeczy około zdrowotne, około sportowe, gdzie oddech też jest taką dużą częścią tego, mi się wydaje. I ja akurat zajmuję się takimi rzeczami i ostatnio właśnie założyłem kanał na YouTubie, który zajmuje się głównie tą tematyką zdrowego oddechu i oddechu, jakby patrzenia na oddech w różnych aspektach. Czyli nie tylko zdrowe oddychanie, ale także poprawianie wyników sportowych. Co tobie bardzo, bardzo też, ty chciałeś zadać kilka pytań na ten temat, tak podejrzewam, nie? To znaczy tylko, że właśnie zaczęliśmy znajomość właśnie w Gorzowie, nie? Na WF-ie gorzowskim. Dokładnie. Stamtąd się znamy i tam właśnie była ta koszykówka i muzyka. Ja pamiętam taki moment, że zagaiłem, jak zobaczyłem właśnie na Facebooku, że tam prowadzisz taki właśnie profil i to kółeczko takie mnie zainspirowało, co sugerowało tempo oddechu i jakby tą intensywność, nie? Ja tak mówię, ciekawe to jest i myślałem, że ten profil holistycznego podejścia jakby tylko jednorazowo wrzucisz jakby rzecz dotyczącą stricte oddechu. I wzbudziło to sporą listę komentarzy na zasadzie, że pewne dziewczyny, ja już nie pamiętam kto, natomiast bardzo ciekawy sposób zagajały i zadawały pytania dotyczące różnych technik oddechowych. Tak. Bardzo szczegółowo wchodziły pytaniami dotyczącymi przerw podczas tych oddechów i tak dalej, i tak dalej. Na razie się w to nie zagłębiajmy może aż tak bardzo. I to wzbudziło moje zainteresowanie i to od tamtej pory zacząłeś coraz więcej jakby wrzucać rzeczy dotyczących różnych odmian, nie? Ja myślałem, że te komentarze jakby wciągnęły cię w ten wir, żeby porozdzielać, jakby usystematyzować tą wiedzę, ale rozumiem, że głównie będziesz pracował tam na bazowaniu nad pracą nad oddechem. Tak, na tym kanale to będzie głównie praca nad oddechem, ale ogólnie ten temat takiego właśnie holistycznego spojrzenia na zdrowie mnie najbardziej interesował. I jakby u mnie tam, jakby, nie wiem, może skrócę dosyć szybko tą historię, zaczęło się ogólnie u mnie od problemów zdrowotnych, jak byłem w Norwegii i też nagrałem takie krótkie wideo na ten temat, gdzie właśnie ta metoda Wim Hofa bardzo mi pomogła w tym przezwyciężeniu tych problemów i po tym zacząłem się interesować właśnie różnymi innymi tematami na temat odżywiania, na temat zdrowego ruchu i faktycznie głębiej wchodzić w trening, czy faktycznie, wiesz, tak jak nas uczono, że na gaz cały czas to tak ma być, czy po prostu wystarczy zwykły spacer w góry, nie? No
I takie, wiesz, takie niuanse zaczęły mnie interesować i wiesz, i witamina D ogólnie, słońce, nawadnianie, jak odżywianie to jakie, bo jest po prostu multum tego wszystkiego i nie wiesz jak odnaleźć gdzieś jakiś taki sens w tym wszystkim. I to jakby doprowadzało mnie powoli do takiego pomysłu, że faktycznie uzbierałem jakąś tam wiedzę, którą mógłbym się teraz podzielić z ludźmi. Założyłem wtedy ten Instagram, zacząłem pracować więcej w tym temacie. Oddech był gdzieś zawsze z boku, ja sobie pracowałem z tym oddechem, próbowałem różnych technik nowych cały czas, ale nie było to coś takiego, że to było moje, jakby wzbudzało to moje główne zainteresowanie. No ale po tych wszystkich jakby tam podróżach, jak zaczęła się korona i zaczęła się ta cała jakby globalna panika z wirusem, zacząłem już tak, wiesz, ekstremalnie przycisnąć te oddechy, bo zobaczyłem kilka wideo na ten temat i stary, jak to mi pootwierało, wiesz, wszystkie czakry, to zacząłem, stary, zgłębiać jeszcze bardziej ten temat i teraz tak naprawdę najbardziej, tym, co mnie najbardziej interesuje, jest właśnie to oddychanie i wszelkie aspekty i po prostu eksplorowanie jak najwięcej na sobie, sprawdzanie, jak to działa, robienie jakiegoś tam researchu, ale przede wszystkim doświadczanie tych rzeczy, nie? Ja jestem trenerem motoryki i pracuję sobie lokalnie tutaj bardziej na miejscu w Łodzi, ale chcę jakby wybronić się, że moje pytania będą stricte dotyczyły dziedzin sportu. Natomiast jasne, wierzę, że osoby, które nie mają z tym sportem bezpośrednio jak takiego bliskiego kontaktu, też wyciągną dla siebie parę fajnych smaczków z tej rozmowy, no bo problemy, które borykają również sportowców, są problemami też normalnego człowieka żyjącego sobie na co dzień w normalnym rytmie, bo zarówno i ta osoba, jak i ta osoba po prostu jesteśmy ludźmi, nie? Oczywiście, że tak. Przejdę do sedna sprawy, nie? Ja ogółem pracuję sobie na siłowni, więc jakby będę dotykał tematów zarówno treningu stricte siłowego, jak i jestem koszykarzem, gram sobie w koszykówkę na, załóżmy to, średnim poziomie, ale to jest moje zamiłowanie główne i też tego tematu mocno się będę trzymał blisko koszykówki, ale on się, myślę, przeniesie na wszystkie gry zespołowe i też, myślę, że inne dyscypliny. Jasne, sobie. Pierwsze pytanie, jakie sobie tutaj uzbierałem, to jest... Jaki rodzaj pracy oddechowej zaleciłbyś bezpośrednio po treningu i czy inny byłby dla osób po treningu siłowym, a czy inny byłby na przykład właśnie dla koszykarza, który schodzi po meczu i gdzieś tam zbliża już do tej szatni i ma to zejście z tempo meczowego? To wiesz co, wydaje mi się, że tu chyba w głównym stopniu chodzi o taką regenerację i włączenie tego organizmu, przełączenie go na ten układ parasympatyczny, prawda? I żeby on był faktycznie, ten organizm wyciszał się i wszelkie te procesy fizjologiczne się uspokajały. Wydaje mi się, że spokojny oddech przez nos jest tutaj bardzo, bardzo fajną opcją. Ale mówisz teraz, przepraszam, o zawodniku, który schodzi z boiska koszykówki, czy o treningu siłowym? Myślę, że po każdym intensywnym treningu albo po każdym intensywnym wysiłku, czy to będzie koszykówka, czy to trening siłowy, który, wiesz, jest taki wysiłek submaksymalny, powiedzmy, taki dosyć intensywny. Po każdym takim wysiłku jest potrzebny czas na właśnie uspokojenie i takie wejście w stan regeneracji. Tak mi się wydaje, że to jest, że zapominamy często po treningu wrócić do tego stanu balansu i idziemy troszeczkę tacy właśnie, wiesz, pobudzeni i dopiero jakby w trakcie jakichś naszych codziennych czynności ten organizm się zwyczajnie uspokaja, ale też fajnie mieć nad tym większą kontrolę i wydaje mi się, że to sprzyja dużo szybszej regeneracji potreningowej, także no to... Wydaje mi się, że technika taka jak spokojne, rytmiczne oddychanie przez nos, wydłużony oddech przede wszystkim, czyli na przykład, nie wiem, od 5 do 8 sekund na wdech i tyle samo na wydech i zrobienie takiego ćwiczenia do 3 minut, myślę, że spokojnie robi świetną robotę. Są jeszcze takie zaawansowane techniki, które zwiększają na przykład... Może, nie wiem, gdzieś tam się spotkałeś z książką Przewaga tlenowa. Słyszałeś coś może o takiej książce? Nie, niestety nie miałem okazji poczytać tej książki jeszcze. Stary, ale to już będę miał ją na celowniku.
Jasne, to jest w ogóle właśnie pod kątem przygotowania. Powtórz jeszcze raz, jak to nazwałeś, teraz sobie wpiszę. Przewaga tlenowa. To jest Patrick McKeon chyba. I on specjalizuje się w takiej właśnie, w takim bardzo mocno naukowym podejściu do oddechu i badania wszelkich poziomów w ogóle, wiesz, tlenku węgla we krwi, tlenu i tak dalej, i jak to działa. I jakby zaznacza, jak ważnym jest, bo jakby my traktujemy dwutlenek węgla trochę jak toksyna i nam się tak jakby wmawiano nam tak całe życie, że tak to działa, że powinniśmy wydychać CO2, tylko tlen jest w ogóle najlepszy dla nas i tak dalej. A on jakby w tej książce pokazuje, że ten dwutlenek węgla w odpowiednich proporcjach w naszym organizmie jest kluczowy do tego, żeby w ogóle funkcjonować w zdrowiu, żeby być wydolnym, wytrzymałym i tak dalej, nie? I on może być taki przypadek, już się wtrącę na chwilkę, no, że ktoś ma mieć jakby w organizmie niedobór dwutlenku węgla? Że jakby jest przewaga tlenowa na przykład? Wiesz co, nie wiem dokładnie, jak te szczegóły się tam rozkładają i nie mam dokładnie też, wiesz, będąc z tobą szczerym teraz, nie jestem jakimś mistrzem fizjologii tutaj i wiesz, interesuję się pewnymi rzeczami. W tej książce jest to bardzo szczegółowo opisane, jest wiele, wiele rzeczy na ten temat na internecie, jakichś wywiadów z tym typem i tak dalej, a główną taką jakby metodą przewodnią, z tego co pamiętam, CO2 jest gazem, który, nasza krew jest natlenowana tam chyba w 92 do 96% cały czas. I teraz, żeby jakby ten tlen z krwi poszedł do naszych tkanek różnych, w tym procesie uczestniczy właśnie odpowiednia ilość dwutlenku węgla. I ona musi być optymalna do tego, żeby faktycznie ten tlen był transportowany z krwi do wszystkich tkanek. Jeżeli to się nie dzieje, i to się dzieje bardzo w przypadku, kiedy oddychamy ustami, i ta ilość dwutlenku węgla nie jest taka, jaka powinna. Wtedy są różne problemy właśnie z tym, że ta krew nie jest, ten tlen nie jest z krwi transportowany do innych tkanek, nie? Dlatego się oddycha przez nos, nawet doprowadza się delikatnie do takiego długu, do takiego jakby głodu tlenowego poprzez wstrzymywanie oddechu na wydechu czy na wdechu też. I wtedy właśnie jakby uczymy swój organizm takiej tolerancji na dwutlenek węgla. I ona jest tutaj też mega kluczowa, nie? Także jeżeli wracając chodzi o... Do tego, wracając do tego pytania, które tam, bo trochę też odjechaliśmy jakby, nie? Mam jeszcze kilka małych... No będziemy odjeżdżali tak cały czas, stary. No, ja wiem, nie ma tego problemu, ale spoko, to pewnie luźna gadka. Czy właśnie, bo ja spotkałem się z takimi narzędziami, żeby bezpośrednio po tym treningu siłowym, czy nawet stricte po meczu, też ta zejście w ogóle z intensywności treningowej było stopniowe, czyli jeżeli był gwałtowny mecz i ten mecz gdzieś tam ciągle ma to tętno podniesione po tym meczu, z założenia powinienem sobie na przykład przepedałkować leciutko na rowerku. Tu też dorzucę taką ciekawostkę, że przyjemnie jest równolegle w tym samym czasie, co na tym rowerku sobie pedałkuje, dostarczyć jakby węglowodany też w formie najlepiej półpłynnej, która stricte uspokoi ten układ nerwowy na zasadzie, że dostarczyliśmy te proste cukry na jakby szybszą odbudowę też tego rozpadu włókien, no bo nic innego to nie jest jak niszczenie naszego organizmu, jakby też sport czy trening siłowy. Tak, prawda? Dokładnie. I stricte to ma w taki jakby łagodny sposób nas wprowadzić w ten stan regeneracji, który później na przykład możemy zdobyć poprzez położenie się w tak zwanej pozycji zero. Ja z tym się spotykałem na uczelni, nawet taka pozycja była, że sobie leżymy, ogólnie wyłączamy wszystko i ja to stosuję zawsze z moim kolegą, z Aleksandrem Fabiszewskim, z którym gram w Pabianicach, z tego miejsca go pozdrawiam. Zawsze po meczu, po treningu się kładziemy na takie 3 minutki, gdzie tam nie rozmawiamy, sobie leżymy i jest taki stan przejścia w regenerację. I wtedy już jest to założenie, żeby nie wpaść zaraz do szatni typu telefon, ziomy i pędzimy dalej z życiem, tylko już tak sobie wychillowani dążyć powolutku do domku w jakimś tym stanie regeneracji, nie?
Dokładnie, stary, dokładnie. No, świetny sposób. I właśnie to, co powiedziałeś, że stopniowe takie spowalnianie tego wysiłku i tego zmniejszanie tego stresu też jest bardzo ważne, nie? Czyli tak jak mówisz, rowerek, spokojniejszy oddech, starać się oddychać nosem w tym czasie już, no bo nie jesteśmy w stanie w trakcie tak intensywnego wysiłku oddychać nosem, a jednak to jest kluczowe mimo wszystko, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie takie codziennie, nie? Okej. No. Może drugie pytanie zahaczę. Jasne, dawaj, zahaczamy. Trening o późnej porze. To dotyczy też bezpośrednio mnie. Zazwyczaj jednak treningi mam o 20.30, kończę o 22.00 i zanim dojadę autkiem do domu, zazwyczaj jestem około 23.00, zjem sobie kolację, ale jeszcze jestem pobudzony bezpośrednio po tym treningu. Stan się jeszcze trochę utrzymuje. No, nawet bywają takie momenty, że ja się położę do łóżka, zamykam sobie oczy z nadzieją, że zaraz zasnę, no bo rano muszę wstać do pracy. Natomiast ja jeszcze jakby mam odruchy, że łapię piłkę lecącą do mnie, nie? Bo jeszcze czaj, czaj. Takie mam aktywne obrazy, nie? No, teraz, no. Pytanie dalej pokontynuuję, żeby już poszło całe. Jak poprzez oddech wprowadzić się w fazę regeneracji, by przyspieszyć proces prowadzący do tej homeostazy, czyli stricte równowagi w organizmie, tak by rano wstać w pełni gotowym na kolejny dzień? Może inaczej jeszcze zapytam, bo w internecie czytałem, chciałem sobie trochę pomagać tym i internet mi podpowiadał, żebym też wykorzystał trochę procesy wyobraźni i tam sugerował mi różne rzeczy, o których mógłbym sobie myśleć. Ja wybrałem sobie akurat taki mój model, który najbardziej mi się tam spodobał, że wyobrażam sobie, że leżę na pływającej łódce sobie na jeziorku i ja na tej łódce sobie tam leżę i sobie kołyszę, nie? No ale jednak nie zawsze to pomagało. No, no, nie zawsze można sobie tak łatwo coś tak wyobrazić po prostu, nie? I jakby przetrzymać to przynajmniej ten stan przez kilka minut, a to jest chyba kluczowe właśnie jakby przez jakiś... Dlatego mi się wydaje właśnie, tak jak wspomniałeś, oddech jest świetny do tego, bo to jest bardzo prosta czynność i nie zapominasz o tym. Jeżeli, wiesz, jakby uciekają ci myśli, a kontrolujesz oddech, mimo wszystko wprowadzasz jakiś element takiej stałej kontroli w to, co chcesz osiągnąć. Tak samo jakby, może też odskoczę na chwilę od tematu, ale staram się wrócić do niego, że jakby dużo ludzi ma problemy z medytacją właśnie i jakby poprzez używanie oddechu przed medytacją albo w trakcie medytacji, albo tworzenie takich medytacji oddechowych, jesteśmy w stanie dłużej jakby utrzymać ten właśnie stan taki medytacyjny raz poprzez zmiany w fizjologii naszej, że po prostu nasze serce też tętno zwalnia, ogólnie ciśnienie krwi się zmniejsza i tak dalej, ale wprowadzamy jakby ten umysł w stan taki spokojniejszy stan zwyczajnie, po prostu fizycznie i łatwiej jest wtedy nam, wiesz, jakby obserwować ten umysł i medytować w ten sposób, nie? I dlatego mówi się, że jakby oddychanie to jest nowa joga albo nowa medytacja, czyli tak samo jak medytacja gdzieś tam wywaliła mocno, nie wiem, jakieś tam z 5 lat temu, czy joga 10 lat temu w mainstream, tak teraz ten oddech i praca z oddechem też staną się tak bardzo popularne. Wracając do tego pytania właśnie, że trudno uspokoić ten umysł, stary, to nie wiem, ja wykorzystuję taką prostą technikę, czyli wdech załóżmy na 4 i przedłużam dwa razy taki wydech, jak był wdech. Czyli przy wdechu wrzucasz się w ten stan taki ten parasympatyczny bardzo szybko. I to pomaga na uspokojenie. Nie zrozumiałem, przybliżyłbyś jeszcze raz troszkę te cyfry, bo nie były do końca dla mnie zrozumiałe, myślę, że dla słuchacza też. Jasne, pewnie dla mnie też. No. Wiem, o co ci chodzi, jasne. Czyli no, prosta technika, tak. 4 sekundy, 4 no, sekundy, powiedzmy sekundy na wdech, czyli nosem. I 8 na wydech, nosem. Okej, okay. Czyli rozumiem, że ten wdech poprzez te 4 sekundy musi być troszeczkę intensywniejszy niż sama stricte faza wydechu. Taka sama objętość wdechu i wydechu, tylko ten wydech jest wolniejszy po prostu. Rozumiem. Okay. I też jakby, bo też dużo ludzi jakby słuchając takich wskazówek ma na myśli coś takiego, że tu musi być niesamowity pełny wdech i pełny wydech. Jakby drugim takim ważnym elementem podczas tych wszystkich ćwiczeń jest zrobienie tego w najbardziej zrelaksowany sposób, jak tylko można.
i nie zastanawianie się, czy ja biorę za mały, czy za duży wdech. Po prostu zrób na 4 sekundy tak, żebyś nie czuł się pobudzony, nie czuł się zaniepokojony czymkolwiek, tylko spokojny wdech nosem. A jak 5 sekund, 10 sekund wydech. I to jest, wiesz, robisz coś takiego, nawet, wiesz, zasypiając i możesz odpłynąć bardzo szybko, nie? Ja przeniosłem na swoje życie taką jedną dewizę ze świata psychologii, że tam każdy psycholog powinien mieć swojego psychologa, tak jest powiedziane. Tak jest. I ja podjąłem tą decyzję, że bo ja ogólnie pisząc programy treningowe, najciężej mi się pisze programy dla samego siebie. I gdzieś tam ciężko wyjść na zewnątrz tego procesu, spojrzeć na to z boku i narzucić sobie idealny plan, który bym uważał za słuszny. Więc ja sobie wybrałem według mnie trenera, który będzie dla mnie najlepszym trenerem. Jest to Maciej Bielski z Trójmiasta. I Maciej Bielski kiedyś na szkoleniu użył takiego zdania, że niektórzy mają niesamowitą umiejętność przechodzenia w stan regeneracji, a potem ponownie w stan aktywacji. Nie pociągnąłem tego tematu za bardzo tam na szkoleniu. Nie wiedziałem, że mnie tak zainteresuje do dzisiaj. Natomiast jest moje takie pytanie, czy może to być też uwarunkowane genetycznie w jakiś sposób, czy jednak to jest rzecz stricte nabyta i wytrenowana? Jak myślisz? Kurczę, wiesz, to jest jedynie z moich obserwacji jakichś, czy to sportowców jakichś zawodowych i też jakby ludzi, specjalistów od treningu, którzy mają do czynienia ze sportowcami na najwyższym poziomie. Wielu z nich mówi o tym, że no są freaki genetyczne po prostu i wiesz, do pewnego stopnia na przykład przewagą takiego, nie wiem, może śledzisz UFC, Conora McGregora pewnie wszyscy znają, nie? To jest bardzo popularny i też było jakby takie porównanie. Jego, jeden z takich specjalistów od przygotowania fizycznego w UFC się wypowiadał na temat tego, czy jego predyspozycja genetyczna, że on po prostu jest mega szybki i mega reaktywny i potrafi... I to jest jego największa, jakby jego największy plus, ale na przykład jego kardio kuleje. I było pytanie do tego typa, czy do tego specjalisty, czy faktycznie jest coś takiego jak jakaś spłata jedno na drugie. I faktycznie według niego w pewnym jakimś aspekcie genetycznym tak się dzieje, nie? Że ktoś po prostu jest bardziej wytrzymały od tego, ktoś jest bardziej szybszy albo potrafi, nie wiem, nabrać większej masy mięśniowej, a drugi ma problemy z tym, ale z drugiej strony nie ma problemu z wytrzymałością, nie? I na pewno do pewnego stopnia są te predyspozycje, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby one warunkowały bardzo mocno to, co możesz ze sobą zrobić i nad czym możesz pracować. Wydaje mi się, że więcej można wypracować niż to są, wiesz, jakby nie, bo to genetyka i wiesz, te wszystkie wymówki, a bo ja mam takie geny, wiesz. No, jasne. Ja to zauważam często u rodziców, którzy mają swoje dzieci. Te dzieci są w znacznym stopniu przebodźcowane z racji komputeru, telefonów i tak dalej i to dziecko nagle wychodzi do świata zewnętrznego. Ja mam na przykład z wieloma dziećmi kontakt z racji też, że jestem trenerem i pracuję też również z dziećmi i te dzieci często przychodzą w takim stanie bez w ogóle możliwości skupienia się na tu i teraz. I wiesz, szukając rozwiązań, chcąc, to bardzo trudne jest, kiedy z rodzicami rozmawiasz o ich dzieciach, chcesz znaleźć największe rozwiązania, no i chciałbyś im powiedzieć, że telefon, telewizor, komputer nie jest w życiu dziecka najlepszym rozwiązaniem na spędzenie czasu, bo te bodźce są tak intensywne, że to dziecko później na zwykłej rzeczywistości jakby nie za bardzo chce bazować, bo brakuje im tych mocnych bodźców, które na nich stricte działają, nie? I kurczę, ta rozmowa zawsze jest dla mnie taka trudna i zanim do zajęć dojdę, zanim zacznę do pierwszego elementu, który chcę nauczyć dane dziecko czegokolwiek, no to muszę się przebić przez tą emocjonalną burzę, która gdzieś tam w głowie jest. I najczęściej usłyszę właśnie to zdanie, że no on taki, czy ona, no taka jest. Nie? Tak już ma, tak już. No. Taka już jest i no tak. My walczymy z tym, krzyczymy, stawiamy, wiesz, tak. Warunki, ale to nie działa, tak? I tak. Ale to jest to tak, stary, to jest cienka linia, nie? W ogóle... To też jakby podziwiam cię, że wiesz, że to jest trudna rozmowa przede wszystkim, bo jakby też trzeba zrozumieć tą drugą stronę
ale też jakby przekazać jakieś informacje i musi być tu duża, mocna jakaś doza zaufania do ciebie jako trenera i specjalisty, że ty to robisz. No wiesz, no nie wiem, ja jestem w takiej pozycji teraz gdzieś tam jakby w życiu, że nie muszę robić czegoś, czego nie chcę. I wiesz, jak ktoś do mnie przychodzi z problemem, to dlatego, że on ma problem, a ja nie jestem zależny od tego, żeby mieć klienta albo coś po prostu i że no dobra, no to pracujmy i ja będę główkował nad tym, żeby rozwiązać twój problem. Jakby baza jest tutaj taka, jak chcesz rozwiązać, stary, ja ci mogę pomóc, ale ja cię nie będę do niczego zmuszał. I wiesz, taką otwartą kartę zagrać, jak możesz sobie na to pozwolić, to myślę, że to jest najlepsze otwarcie w ogóle do jakiejkolwiek współpracy, bo wtedy, wiesz, ty nie ciągniesz tej osoby, nie wiesz, nie motywujesz non-stop, nie zmuszasz, wiesz, zastanawiasz się, czemu ona nie robi czegoś. Ale czasem wpadam w tą spiralę, jak już rozmawiamy, wpadam w tą pułapkę, nie? Że mówię, kurde, jak tu kogoś nie zranić, albo nie dotknąć czegoś, a niektóre rzeczy dla mnie z boku są w jakimś stopniu widoczne, nie? I tak, tak. Ciężki temat. Ciężki temat, no to jest, wiesz, psychologia, no i wiesz, no. Trzeba kminić, trzeba szukać jakichś innych narzędzi, środków i to jest ważne, ale przede wszystkim chyba edukacja, nie? No i to właśnie to chciałbym też na swoim kanale robić. Hiper niewygodny i strzelam sobie w kolano, dlatego może zwiewajmy z niego. Aha, dobra, czaj. Okej, jasne. Teraz takie, bo jest fajne, płynne przejście, więc od razu w to wskoczę. Wspomniałeś o tych oddechach, gdzie wdech jest krótszy dwukrotnie niż wydech, natomiast przepływ ilości, że tak powiem, objętości powietrza jest stricte ten sam, prawda? Tak. Właśnie taką fajną ciekawostką podzielił się ze mną pan Ryszard Botwina. To jest jeden z wykładowców z naszej uczelni. Pozwoliłem sobie powiedzieć pan Ryszard Botwina, bo szczerze nie pamiętam, jakim tytułem ten pan był nazywany na uczelni, ale z ogromnymi wyrazami szacunku wspominam tego pana. I on wspomniał, że współpracował wtedy z zapaśnikami i on zaznaczył, że właśnie ten oddech, który miał na celu uspokajać zawodników i eliminować stres, był tym oddechem, o którym wspomniałeś, właśnie z znacznie wydłużoną fazą wydechową. Mhm. On zabawnie określił poziom sportowy wielu studentów, którzy byli wtedy na sali, bo on powiedział, żebyśmy wymienili 10 takich oddechów. Mm-hmm. Więc gdzieś tam każdy z nas próbował to zrobić i on zauważał, że przy 5, 6 czy 7 oddechu u niektórych z tych osób dochodziło do takiej nieumiejętności operowania tym. Więc okazało się, że dosyć bardzo proste ćwiczenie, które gdzieś tam można wyśmiać i pomyśleć, pchy, ja tego nie robię, okazało słabości wielu osób. Dokładnie. I to jest cały, wiesz, cały mechanizm oddechu i to, czy my oddychamy nosem, czy przez usta przez większość dnia i czy mamy, jak nasza postura wygląda, czy w ogóle ćwiczymy, czy jesteśmy aktywni, nasza dieta i tak dalej, te wszystkie elementy wpływają na nasz oddech i faktycznie na to, czy my jesteśmy w stanie spokojnie oddychać, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że po prostu każdy oddycha, jak oddycha, po prostu żyjemy, jak żyję, to oddycham, jak oddycham, to żyję i wszystko jest git, nie? Ale niestety większość ludzi, i to tam to jest, nie tylko to są moje obserwacje, ale też specjalistów od jakichś tam właśnie od takiego holistycznego spojrzenia na zdrowie człowieka, mówi, że większość ludzi jest, ich mechanizm oddechowy nie działa tak, jak powinien. Czyli tak jak, wiesz, matka natura przykazała, jak dziecko się rodzi, przepona pracuje jak powinna, brzuch wyłazi, w ogóle większość osób poprzez ten tryb życia, siedzący tryb życia, sobą dietę, brak ruchu i tak dalej, te mięśnie są poprzykurczane, przepona nie działa, międzyżebrowe nie działają w ogóle i tak dalej. Rozumiem. Wrócę do Macieja Bielskiego, bo on mnie sporo w życiu nauczył i on też taką jedną rzecz powiedział, bo ja założyłem, że skoro u wielu osób pojawia się ta kifoza piersiowa, zamknięcie odcinka piersiowego, nie? I te bareczki tak wychodzące do przodu i trochę takie wzniesione te bareczki, nie? I napięcie tutaj mięśni dźwigaczy, tutaj jak masz ten czworoboczny plecak, jakby tutaj ta górna często dźwiga to wszystko do góry, że jest często taka napięta, nie? I
Ja myślałem, że to wywodzi się stricte też z pozycji siedzącej, a mianowicie w pracy czy w samochodzie i jakby z sytuacji stresowych związanych z życiem i z pracą. Natomiast Maciej Bielski też uświadomił mi, że to jest bezpośrednio związane właśnie z torem oddechowym, że jeżeli nie umiemy w oddechu uruchamiać przepony i oddychać jakby przestrzenią brzuszną, tak sobie powiedzmy. Tak, to wszystko nadrabia. Aktywujesz również górne partie mięśniowe i że to wszystko przy każdym wdechu, wydechu jakby pracuje wraz z tym, z tą przestrzenią na wysokości klatki piersiowej, nie? Dokładnie tak, dokładnie i to tak. To mnie zaskoczyło, nie wiedziałem tego i rzeczywiście się przyglądam ludziom, jak oddychają. Teraz na treningu zwracam szczególną uwagę, wręcz od tego zaczynam współpracę z klientem, żeby go uświadomić bezpośrednio przed treningiem, na czym będzie polegał nasz oddech wewnątrz jednostki treningowej, żeby później móc go, że tak powiem, na treningu puknąć w odpowiednie miejsce i mu powiedzieć, a rozmawialiśmy na ten temat, nie? Żeby zaznaczyć później, wiedzieć, o czym rozmawiamy, nie? Świetna sprawa, stary, świetna sprawa. I wydaje mi się, że to w ogóle podejście do tego, że oddech jest naprawdę na jednym z najważniejszych, wiesz, obok naszego umysłu, narzędziem sterowania naszą fizjologią i naszym stanem umysłu. To jest bezapelacyjne, nie? I fajnie, że coraz więcej osób na to zwraca uwagę, bo my, stary, mimo wszystko, jak wspomniałeś doktora Botwinę, że to była osoba, która, wiesz, jedna z nielicznych, mi się wydaje, wtedy w tamtych czasach na AWF-ie, gdzieś tam jakieś te tematy poruszała w taki bardzo życiowy sposób, w taki praktyczny. Większość rzeczy, których my się tam uczyliśmy, stary, to no nie wiem, nie wiem, czy ktoś, wiesz, zobaczy z tej uczelni ten materiał i tak dalej. Ja wiem, że my tam... Rzadko wracam właśnie do pewnych jakby przedziałów wiedzy, która była stricte narzucona przez system. Natomiast tak, właśnie tak jak mówisz, pan Botwina wrzucał takie smaczki z życia, słuchajcie, bo i to pamiętasz. I te zapamiętałem smaczki, no. I jeszcze właśnie tutaj zaznaczę, że, bo on powiedział o tym, właśnie dobrze, że wróciłeś do niego, bo on powiedział o tym, jak uspokajać, ale również jak pobudzać umysł i układ nerwowy też oddechem. Tak. I on zaznaczył, że właśnie wtedy muszą to być oddechy bardziej świadome, w których my chcemy jakby... Tak. Jakby tak, pokazać tą siłę oddechową i jakby diametralnie przyspieszać te procesy oddechowe, które też pobudzą nas jakby krążeniowo i od strony układu jakby nerwowego też zaznaczyć. Oczywiście, takie przygotowanie do walki, stary, przygotowanie, ale takie, wiesz, spokojne, poprzez ty kontrolujesz ten oddech, jesteś, wiesz, cały czas nie jesteś w stanie, dobra, działamy i nie wiem, co zrobić, tylko jesteś w stanie cały czas fokus, koncentracja, ale wiesz, ale wszystko chodzi na podwyższonych obrotach, ale ty to kontrolujesz i to jest właśnie takie, wprowadza cię w taki idealny stan, dużo takich ćwiczeń z jogi, jakichś tam właśnie z pranajamy i tak dalej, że taki używasz tylko przepony i wydychasz te powietrze bardzo szybko, albo na przykład jeszcze jest jedna taka świetna technika właśnie na pobudzenie. Też zaleca się nie nadużywać jej, wiadomo, bo ale na przykład to jest taki zamiennik za kawę na przykład. Słyszałem, że bardzo fajnie działa i przyspieszasz cały czas. Dwa wdechy nosem, takie rwane i szybki wydech z takim dynamicznym wydech, takie przez ściśnięte usta. I też tam 2-3 minuty takiego czegoś nagle, co jest, lecimy, gdzie, działamy, nie? Bardzo ciekawe, szybko. Bo często mam w robocie sytuację, że no, gdzieś tam ta kawa by uratowała jakby mój poziom pracy, a no, nie mogę zostawić sobie klienta powiedzieć, ej, słuchaj, na razie, za 10 minut będę, idę sobie wypić kawkę, nie? No to gdzieś tam czasem oczywiście wyskoczę szybko po tą kawę, przeproszę uprzejmie, ale może to będzie małe rozwiązanie, tylko boję się oceny społecznej, no osoby, które nie są świadome, bo ten człowiek tam odpierdziela w rogu sali, nie? Ja mówię, jeszcze gorzej, tak. Beatboxy pod ścianą. A ty co? I nagle wiesz, wszyscy na ciebie, co jest, co to za ziom? No wiem, to jednak trzeba mieć dużo dystansu i trzeba mieć. No. Nie bać się tej oceny, nie? Też, tak. Albo się skitrać i zrobić swoje, idę do toalety na chwilę i wracam i jesteś.
Cofnijmy się w tej rozmowie kilka lat wstecz. Wybronię się tu, bo mam trochę losowo poukładane pytania w kolejności. Kompletnie się nie przygotowywaliśmy, jak wiesz, do tej rozmowy, tylko I super stary, dużo lecimy na lepiej, luzie, jak nie? jest. Tak, dużo Fajnie. lepiej. Skąd inspiracja technikami oddechowymi? Ty już troszeczkę wspomniałeś o tym, że to się wzięło z twoich własnych problemów, że poszukałeś tej wiedzy na ten temat, ale jeszcze czy wiesz, gdzie jest to źródełko, gdzie zaczęła się w ogóle historia pracy nad oddechem, nie? Czy doszukiwałeś się tego, bo to na pewno może być trudne, bo nad tym pracowano już pewnie bardzo dawno temu, nie? Tak. Natomiast czy trochę się tym interesowałeś i zwróciłeś na to uwagę? Stary, to jest cała medycyna chińska w ogóle od zarania dziejów, od kiedy, wiesz, nie było nawet naszej mainstreamowej medycyny. Oni to w jakiś sposób praktyczny, najpierw intuicyjny, później praktyczny, po prostu poprzez stosowanie tych ćwiczeń w ogóle wiedzieli, że to po prostu działa. I działa to na zasadzie takiej, że dla nich to nie było coś nowego albo coś takiego, że o Jezus, faktycznie kontrola nad oddechem to zdrowie, tylko dla nich to było po prostu część ich życia, tradycji, jakiejś tam religii, wierzenia. W hinduizmie, stary, to samo. Pranayama, cała tradycja jogi i tak dalej, opiera się przede wszystkim ta taka oryginalna joga na oddechu, wiesz, później do tego jest ruch dołączany, to był cały kompleks. Oddech, medytacja i ruch. A nam zrobiono z tego po prostu tylko, wiesz, rozciąganko, nie? I z tej jogi współczesnej. Także te tradycje już wiedziały, stary, a gdzie były początki tego, nie mam pojęcia, stary. Trudno mi powiedzieć jakiś taki konkretny moment w historii, ale gdybyś Chiny... znalazł to, daj mi znać, to zarapujemy o tym. Stary, pierwszy oddech, nie, wiesz. O, pomysł na utwór albo i na płytę. Fajnie. Pierwszy oddech, no. Wrócę do Ryszarda Botwiny, może to nie jest bezpośrednio związane z tematem, ale on też takie fajne rzeczy, bardziej powiem o sile umysłu, może tak to zamknijmy w takim kółeczku, tak. Siła umysłu. On przytoczył taką ciekawostkę, że byli piłkarze, którzy trenowali sobie rzuty karne, mhm. I była grupa piłkarzy, którzy obserwowali, jak oni trenują rzuty karne. Tak. I później zrobili rywalizację między grupami, tymi, którzy docelowo zrobili trening tych rzutów karnych i bezpośrednio po treningu rzutów karnych rywalizowali z tymi, którzy oglądali trening rzutów karnych. I ciekawostką jest to, że ci, którzy oglądali, już nie wnikajmy w poziom sportowy grupy, może rzeczywiście te badania zawsze mają swoje zmienne, tak? Ale ciekawostką, którą powiedział pan Ryszard, jest to, że ta grupa, która obserwowała, miała dużo lepsze wyniki niż osoby, które miały możliwość przetrenować te strzały, więc oni sobie wizualizowali na podstawie tego, co obserwowali, jak oni będą chcieli wykonać swoje strzały i to się przeniosło na ich skuteczność. Tak, dokładnie. I jeszcze pan Ryszard wspomniał taką rzecz, że możemy w głowie sobie tworzyć model mistrza, który nałożymy później na siebie. Czy to będzie model mistrza zobrazowany na żyjącej sobie istocie? Ja na przykład się w koszykówce inspiruję Kevinem Garnettem, wiem, że znaczny procent mojego poruszania się na boisku, moich gestów, w ogóle zaangażowania w ten sport, to jest odbicie lustrzane tego człowieka i gdzieś tam, jak jestem na siłowni, mam w głowie takie coś, na przykład czasem mi się nie chce, czasem czuję, że coś trochę gorzej, nie? I ja sobie myślę, a co byś zrobił, jakby na tej sali stał teraz Kevin Garnett, nie? I patrzył na ciebie, mówi sobie, trenuję sobie jakiś gościu, nie? Ja mówię, nie, muszę to zrobić, tak? No, dokładnie, stary, to potęga umysłu, to możemy sobie wszystko wmówić, ale w dwie strony, możemy sobie wmówić, że jesteśmy po prostu, wiesz, nieskończoną miłością, inspiracją i po prostu szczęście, a z drugiej strony możesz sobie wkręcić najgorszą chorobę, no i wiesz, ja nie wiem, no ja też miałem, mam wiele doświadczeń jakichś takich może personalnych bardziej z osobami z bliskiego otoczenia, które w dwie strony idą, w jedną ekstremalną i w drugą ekstremalną i wiesz, obserwujesz to i chcesz pomóc, ale jest ciężko na przykład szczególnie tych osób, które idą w tą negatywną stronę i taki właśnie, wiesz, nigdy nie dam rady, ja zawsze taki chorowita, coś tam. I oni tacy już zostają. Ja zauważam, że te osoby chcą mnie zarazić tym. Oni tak mówią, to jest jakiś zrąbany dzień, też tak masz? Tak, dokładnie. Ja mówię, nie. Nie. Mam kompletnie inaczej, no dokładnie. Wiadomo, że każdy ma słabe dni i tak dalej, to nie chodzi o to też, żeby mówić, żeby być uśmiechniętym cały czas, ale to jest
To jest dostępne, to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba nad tym popracować trochę i takie narzędzie właśnie jak medytacja, jak świadomy oddech, wdrażane codziennie w taką codzienną praktykę, naprawdę uczą nas takiego uspokajania się i wprowadzania w stan balansu, gdzie tylko i wyłącznie fajne rzeczy się mogą dziać dookoła. A i jak nie tylko i wyłącznie, to może większość z nich po prostu będzie pozytywna i będziesz zauważał pozytywne rzeczy, może troszeczkę bardziej pozytywnie reagował na nie. No, zwyczajnie, nie musisz się do tego zmuszać, po prostu to już staje się częścią ciebie, nie? Jak się odżywiasz lepiej, jak się nawadniasz prawidłowo, jak się ruszasz w odpowiedni sposób i trenujesz, to wszystko wpływa na to, jak twój umysł pracuje i znowu odbiegam od tematu, wiadomo. Nie, spoko. Słuchaj, kolejny temat już troszeczkę przefiltrowaliśmy. Ja powiem to pytanie, a ty powiesz, czy chcemy tu coś dodać, dobra? Dobra. Z racji, że jestem koszykarzem, czy zaleciłbyś mi pracę oddechową zaraz przed wejściem na boisko? Mhm. Jasne, świetny pomysł. Ja sam nie korzystałem nigdy z tego, bo jak my graliśmy w kosza, no nie wiem, nikt nie wspominał, ale nawet ja nie byłem zainteresowany tym, żeby po prostu jakoś zwiększyć, zoptymalizować moją jakąś tam pracę na boisku. Po prostu myślałem, że trening po prostu czyni ciebie lepszym i tyle, nie? Jakieś tam fajne lekkoatletyczne z tego, tak z punktu widzenia przeszłości pamiętam, że fajne były rzeczy typu rozwój lekkoatletyczny pod względem wprowadzania w koszykówkę i nauka biegu prawidłowego i tak dalej. To były świetne rzeczy, ale oddechu nie pamiętam, a wydaje mi się, że można by było to świetnie wykorzystać przed treningiem. Też takie pobudzenie albo w taki rytm, w taki stan balansu wprowadzenie, nie? Niekoniecznie właśnie te techniki... Dla mnie było ciężko wiedzieć, no, gdzie to umieścić, nie? Bo ja, wiesz, przypominam sobie teraz na przykład ostatnio grałem turniej. Wchodzę na ten turniej i robimy sobie z kolegami rozgrzewkę mobilizacyjną, czyli ten nasz aparat mięśniowy wprowadzamy w stan też pobudzenia, jakby zaznaczamy sobie zakresy. Mhm. Mamy ten model aktywacji, czyli budzimy mięśnie do jakby stopniowo lepszego działania, pobudzenie układu nerwowego poprzez pierwsze skoki takie, żeby wejść już jakby na piłkę dobrze przygotowanym. Potem jest ten element rozgrzewki z piłką. No i ja mówię o turnieju 3x3, gdzie to te rozgrzewki są dużo krótsze z racji, że te mecze cyklicznie szybko lecą, nie ma dużo miejsca, czasu i przestrzeni na to, ale nie wiem za bardzo sam, czy ulokowałbym tą pracę oddechową przed wejściem na przykład na piłkę, czy skróciłbym sobie trochę na przykład tą rozgrzewkę z piłką, żeby bezpośrednio przed wejściem na mecz na chwilkę sobie usiąść z boku, zwizualizować powiedzmy fragmenty grania, pomyśleć o tym właśnie modelu mistrza i na 2 minuty sobie strzelić cykl oddechowy powiedzmy, tak? Stary, we wszystkich tych momentach, które wspomniałeś, to jest właśnie, wiesz, fajne jest w tym oddechu to, że faktycznie i w tych różnych technikach, że możesz je sobie wkładać, gdzie chcesz tak naprawdę. I stary, wiesz, możesz tylko, masz taką bazę podstawową, że załóżmy, wiesz, że ta technika cię uspokaja, ta technika cię wprowadza w stan balansu, równowagi, parasympatyczny, sympatyczny, a ta technika cię pobudza. I stary, masz te 3 jakby boksy tych technik i wtedy w każdym momencie, czy to nie wiem, w szatni nawet jesteś przed meczem, wiesz, i jedziesz jakiegoś takiego pobudzacza, i wiesz, nastawiasz się nawet grupowo, wyobrażam sobie, że można coś takiego robić, nie? I, tylko Phil Jackson, tak... nie? I ta jego filozofia zen. Ja zauważyłem w tym The Last Dance, jak oglądałem akurat fragment taki króciutki z zakończenia jakby treningu raczej, gdzie jest ten moment oddechowej zejścia, że chłopaki już tam sobie chillowali, schodzili powoli na ziemię do leżenia, część z nich i to mi w pamięć zapadło. Znikąd też tego nie wziął, nie? On chyba od Indii tam grzebał. Tam bardzo też, było pokazane nawet chyba w filmie, że on jest bardzo tak zainteresowany jakimiś tam kulturami. Plemion, dokładnie, tak. I oni mieli naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę. Nam się wydaje, że to jest, wiesz, antycywilizacja w ogóle i tak dalej, ale oni byli bardzo mocno jakby w zgodzie ze swoją intuicją, z tym, co im, wiesz, faktycznie serducho podpowiada, wiesz, w cudzysłowie i tak dalej, bo nie byli rozproszeni tym wszystkim, o czym ty wcześniej opowiadałeś, telefonami, komputerami na lewo i prawo
i wiesz, oświetleniem po prostu non-stop sztucznym i tak dalej. Oni żyli w zgodzie, stary, z ziemią, codziennie na bosaczka sobie śmigali tam, codziennie słonko naparzało, wiesz, od deszki. Ja się łapię czasem na tym, deszki robione. Idę sobie gdzieś na dworze, gdzieś tam wyjadę, nagle, nie wiem, do rodziców i trafia mi się taki moment, że przez chwilę wychodzę na boso, na przykład z domu, po schodkach, mówię, dobra, kij w te buto, klapki czy coś tam, przejdę się tam kawałek i tak idę po tej trawie, mówię, o matko, co się dzieje, mówię, ja chodzę po trawie, nie? Wiesz, jest takie... No, przypomina się, nie? To takie proste rzeczy, stary, w ogóle, wiesz. Jakby ktoś z zewnątrz na ciebie spojrzał i powiedział, no bosaka, jarasz się, a okej, fajnie, fajnie. No. Tak. No tak, no jaram się, ty człowieku, no. No serio, no. Zajebiste to jest, pochodź sobie trochę, pójdź później na chatę i zobaczysz, jak się będziesz czuł, wiesz. Mhm. Po pół godziny. Wracam do sportu na chwilę? Wracamy do sportu, dawaj. W jaki sposób poprzez oddech wyeliminowałbyś, już trochę gadaliśmy na ten temat, ale zaraz trochę rozwinę pytanie. W jaki sposób poprzez oddech eliminowałbyś stres przed startem u osoby, u której widać, że obawia się wejść na start? Bo wiesz, mówimy na przykład o zawodniku, który nie ma dużego doświadczenia startowego. Trzymają się na przykład fighterów, ja pracuję z karatekami, więc dla mnie to będzie na przykład bezpośrednio ciekawy temat. Mam młodego zawodnika o niedużym doświadczeniu sportowym, ewidentnie jest sparaliżowany startem. Przyszli rodzice, znajomi, jest hałas, czytałem jego nazwisko, zdarza się z tym pierwszy, drugi raz w życiu, tak? I widzisz, że zawodnik ma paraliż i czy na to rozwiązanie wprowadziłbyś jakiś rodzaj oddechu, który jednak też nie wprowadzałby jakby w całkowity stan relaksacji i uśpienia, tak? Dokładnie. To jest ten środkowy przedział, czyli ten stan balansu. Świetną techniką do tego jest i to w ogóle Navy SEALs, czyli te, wiesz, jednostki specjalne w Stanach, które są tam, nie wiem, słyszałeś o Navy SEALs w ogóle? O takie jednostki. To jest specjalna jednostka w Stanach, która jakby podejmuje się takich najcięższych, najtrudniejszych zadań w ogóle, wiesz. Jest wojna, stary, i oni lecą tam odbijać jakiegoś zakładnika i tak dalej, nie? I no tam musisz być wszystko, stary, musi być tip-top i nie ma w ogóle zminimalizować na maksa do minimum jakiś błąd i tak dalej. Oni nie mogą być reaktywni, ale muszą być, też nie mogą być za chilloutowi, muszą być cały czas, wiesz, gdzieś pomiędzy i mieć tą kontrolę. I jest taka technika bardzo popularna właśnie przez Navy SEAL spopularyzowana bardzo mocno, nazywa się box breathing, czyli oddychanie po takim kwadracie, jakby pudle, box. I to jest 4 sekundy, powiedzmy 4 sekundy, można to rozszerzać, no, niech to będzie 4 sekundy. Też nosem, wdech, wstrzymujesz na wdechu 4, wydech na 4, i wstrzymujesz na wydechu 4. I jedziesz w tym patternie, lecisz cały czas, też 3 do 5 minut świadomego, tylko i wyłącznie na tym się koncentrujesz, możesz sobie zamknąć oczy, jeszcze będzie łatwiej. Też nie silić się na wdech, cały czas relaksacja. Hop, 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 hop. I możesz to zwiększać sobie do 5 sekund na przykład. No i wiesz, stawiać sobie coraz wyższe progi też i jesteś, wiesz, coraz mocniej. Rozumiem, że to pomoże mi w tym docelowo ważnym w sporcie znalezieniu się jakby tu i teraz. Dokładnie tak. Dokładnie tak, żeby wyłączyć to, co ten cały stres, nagle go trochę odpędzić od siebie, wrócić do siebie. Dokładnie. Po co tu jestem i co robić, nie? Idealne do tego. To jest idealne, dokładnie. Mój przyjacielu, ja zamknąłem wszystkie tematy, które chciałem. Bardzo mi się to podoba. Mam taką jedną prośbę. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać? Takiego tutaj, żebyśmy strzelili jeszcze... Stary, tak patrzę właśnie, wiesz co, mamy 50 minut. Tak widzę, że ponagrywaliśmy. Mam taką prośbę jeszcze, bo my tu wspomnieliśmy o książce Przewaga tlenowa Patryka McKeon, nie pamiętam, jak to się wspomnieliśmy pisze. O grupie Navy SEALs, ja mogę dziwne rzeczy gadać. Navy SEALs. I wspomnieliśmy o technice oddechowej box breathing. Box breathing, tak.
Craving. Ale żeś to wychwycił pięknie. No. Chciałbym, żeby te rzeczy pojawiły się na przykład od Ciebie w komentarzach po wstawieniu naszych filmików, żeby było ogólnodostępne dla naszych widzów czy słuchaczy, bo no, to są fajne, ciekawe smaczki, na które ja, po które ja na pewno sięgnę i mógłbym na przykład z czystym sumieniem polecić swoim zawodnikom i się podzielić takimi rzeczami, bo pięknie. Możemy pomóc komuś podnieść poziom sportowy i nie tylko. Oj, zdecydowanie. Świetna sprawa, stary. Świetna sprawa. Robimy to, bo podsyłam Ci te wszystkie rzeczy i kurczę, bardzo proste rzeczy. No tak jak pytałeś, co jeszcze można dodać, stary? No nie wiem, po prostu już jedyne, co mi się rzuca na język, to jest to, żeby faktycznie dziennie ćwiczyć te rzeczy. I faktycznie to jest, zapomina się o tym, wiem jak to. Ja też przechodzę przez wszystkie okresy schodzenia i zapominania o tym, że żyje mi się dobrze bez tego. Ale stary, jak zaczynasz ćwiczyć 2-3 razy dziennie takie, wiesz, techniki, gdzieś tam wrzucasz sobie je od czasu do czasu i pamiętasz o tym, to po prostu już później przestajesz mieć wątpliwość co do tego, że to faktycznie działa, nie? I to są jak czary to działa, wiesz. Masz więcej energii, wiesz. Ja wpadłem w pułapkę sportową, że trening stał się ważny, jedzenie stało się ważne, praca stała się ważna, ale wszystko jest uzbierane w pośpiechu. I brakuje mi czasu na sen. Kiedy już mam go niewiele, to ja podczas tego czasu, który chciałbym spędzić śpiąc, ja się stresuję tym, że ja nie śpię. I sam stres tym, że ja nie śpię, napędza kolejny stres. I jestem w takiej spirali, że na zegarku płynie czas i ja zaczynam nagle słyszeć zegary w domu, które mówię, ja pierdzielę, ten czas płynie, nie? Zaraz dzwoni budzik, ja noc nie przespana, nie wiem skąd to się wzięło, nie? I sięgam i po narzędzia suplementacji i po narzędzia właśnie zdrowego odżywiania, staram się tymi węglowodanami najeść na noc, które mają mi zapewnić też ten komfort, ale to może zróbmy tak, że jakieś inne tematy też otworzymy sobie przy może innej rozmowie, która może jeszcze kiedyś się nadarzy, mam nadzieję. No oczywiście, jak najbardziej, stary. Jest temat w ogóle, wiesz, do takiego luźnego gadania nawet na jakieś różne tematy. Ty tu podrzucasz jakiś właśnie temat od strony fizycznej. Mi się też przypominają jakieś rzeczy i można fajnie sobie tak freestyle'ować, nie? Na temat zdrowia, bo to chyba tu o to chodzi. Też nie musimy nie wiadomo jakich niesamowitych naukowych faktów w ogóle z rękawa wyciągać non stop, tylko po prostu możemy sobie, wiesz, na bazie naszego doświadczenia, na bazie Twoich doświadczenia, Twoich zawodników, Twoich podopiecznych, moich, można sobie fajnie tutaj, wiesz, taki generalny koncept zdrowia budować, nie? I to jest coś, czego brakuje, takiej edukacji zdrowotnej w pakiecie, chyba w naszym społeczeństwie. Dużo, coraz więcej rzeczy jest w internecie, ale cały czas trzeba przypominać, uświadamiać i za edukację się brać, człowieku, normalnie. Postawmy dzisiaj tu kropkę, Paweł. Dzięki, Kuba. Zamykajmy temat. Ja z oddechem typu box briefing wrócę sobie do życia, bo mam środek dnia, więc będę trzymał taki stopień równowagi. Ja sobie jakiegoś Wim Hofa zaraz chyba sieknę, stary, najlepsza rzecz, po prostu jakieś takie stary, czakry się budzą. Żartuję sobie, wiesz. Ja... Czekam aż ten film udostępnimy sobie gdzieś tam na kanalikach i liczę na to, że w komentarzach właśnie rzucisz te smaczki, o których sobie wspomnieliśmy gdzieś tam w trakcie. No, oczywiście, jasne. To co, internet, dzięki wielkie, stary. Piąteczka, stary. Piona. Elo. Piona.